Cześć. Zapraszam Was dzisiaj do wstępu do recenzji. To jest unboxing. Chińska marka QSP, QSP, Better Life, Better Life. Chwytliwe nazwy. Mamy dwa modele. Harpia i Phoenix. Dzisiaj będziemy zajmować się tylko Phoenixem. Harpia na później. Jak zwykle u kolegów z Chin. Mamy gustownowe pudełeczko, magnesik, jest certyfikat opisujący detale noża, co jest gdzie, jakby ktoś oczywiście nie wiedział, dokładne wymiary, które później sobie przepiszemy, informacja o gwarancji i sam nożyk. Tutaj troszeczkę czytuję, bo nożyk był jeszcze w folii. To jest taka zła wiadomość dla tych, którzy ograniczają ślad węglowy. To tutaj nie poograniczacie, bo tych folii, które było, to jest zapakowane mnóstwo. Mamy nożyk. Pudełeczko już jest nam niepotrzebne przez jakiś czas. Nożyk. Kawał bydlaczka tak naprawdę. Linersy są wybrane. Przyjemny klipsik, chociaż w sumie nie wiadomo, dlaczego nie został dociągnięty do samego końca, żeby był ukryty, ale okej. Fancy śrubeczki i smark do otwierania. Tak, nożyk ma się w całej okazałości. Jeżeli chodzi o wykonanie, to na pierwszy rzut oka wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Te ślady to ja wcześniej na nie zostawiłem. Satynka jest naprawdę przyjemna, to później postaram się jeszcze pokazać Wam na konkretnych zdjęciach. Ładne wykończenie, ten two-tone naprawdę elegancko zrobiony. I co więcej powiedzieć, jak widzicie, klips jest przekładalny. Mechanicznie jest dobrze, jest po prostu dobrze. Nie ma nic nie szczególnego, nie szura. Otwiera się w każdej pozycji dosyć płynnie. No, oczywiście musiało się tak zdarzyć, bo dlaczego by nie. Blokada zapada całkiem dobrze. Jeszcze raz to zrobimy. No i cóż, będziemy się poznawać bliżej z kolegą Phoenixem. Zobaczymy, czy po testach powstanie z popiołów. Więcej wkrótce.